Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN opowiada tysiącletnią historię Żydów na ziemiach polskich. Renata Płotczyk, zabiorę Państwa dzisiaj w temat sztetli. Stoimy przed mapą Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Możemy na tej mapie zobaczyć ponad 1150 miejscowości, w których były wspólnoty żydowskie. Odwiedzając muzeum, nie można opowiedzieć nawet połowy najciekawszych opowieści z tych miejscowości. Gdybyście Państwo czuli niedosyt, zapraszamy do wirtualnego sztetla. Portal stworzony przez Muzeum POLIN pozwala nam odwiedzić te miejscowości, które widzimy na mapie, a także jeszcze więcej. Kiedy popatrzymy na mapę, widzimy Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Wirtualny sztetl opowiada o miejscowościach z terenów dzisiejszej Polski, ale tych niegdysiejszych – Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, a także tych terenów, które wtedy do Polski nie należały, a dzisiaj należą – Królestwo Prus, Pomorze, Śląsk. Galeria czwarta w Muzeum POLIN to właśnie sztetl. Czym jest sztetl? Sztetl to język jidysz. Kiedy mamy wyraz sztot, czyli miasto, a sztetl to miasteczko. Najbardziej znany sztetl to anatewka ze skrzypka na dachu, ale jej Państwo na mapie nie znajdziecie. Za to w wirtualnym sztetlu takich anatewek jest wiele. Docelowo będzie ich aż 2000, 2000 miejscowości. Czy kiedy wybieracie się Państwo na wyprawę rodzinną, czy lubicie wiedzieć, gdzie jedziecie? Czy sprawdzacie informacje w przewodniku, w internecie? Czy chcecie zobaczyć, czy w swojej miejscowości były właśnie, czy zostały, czy społeczność żydowska żyła, czy są jakieś ślady? Warto zajrzeć właśnie na portal POLIN, odszukać ten sztetl z XVIII, XIX czy z początku XX wieku. W sztetlach, w tych miasteczkach wielokulturowych, wielowyznaniowych zawsze był rynek. Taki mamy tutaj. Mamy stragan z gęsią. Czy można przymrużyć oczy i na chwilę w muzeum przenieść się właśnie do takiego miasteczka? Czy poczujemy zapach czulentu? Czy poczujemy lekki zapach chałki? Te tematy też możecie zobaczyć na wirtualnym sztetlu, dział kuchenny, gdzie można zajrzeć nawet do XIX-wiecznej książki, która pokazuje, jak powinna wyglądać kuchnia koszerna, kuchnia żydowska. Miasteczka były skupiskiem wielu kultur, wielu narodowości. Obok siebie stał kościół, synagoga, stały domy. Ci ludzie spotykali się w przestrzeni miasta, spotykali się właśnie na targu. Były takie miasteczka, w których 80-90% społeczności stanowili Żydzi. Właśnie w tych miasteczkach, w tych sztetlach powstawały cuda architektury. Piękne, drewniane synagogi. Do dzisiejszych czasów dotrwały nieliczne, ale możemy je zobaczyć chociażby na Litwie albo zajrzeć na wirtualny sztetl. My w muzeum odtworzyliśmy synagogę z gwoździca. Przepiękne sklepienie wyjawia nam tajemnice zapisane w Torze. Znaki zodiaku przypominają gwiazdozbiory, przypominają też właśnie gwiazdozbiory tych miasteczek społeczności żydowskiej na ziemiach polskich. Najbardziej widocznym śladem po bogatym życiu społeczności żydowskiej na ziemiach polskich są cmentarze. Na wirtualnym sztetlu w zakładce Pamięć w kamieniu znajdziecie tysiące zdjęć macew z cmentarzy żydowskich. W najbliższych latach w ramach programu Oznakowanie cmentarzy żydowskich zostanie utworzona dokumentacja 300 cmentarzy na ziemiach polskich. Pozwoli to poznać je lepiej i ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Społeczność żydowska na ziemiach polskich to nie tylko mały sztetl, to także wielkie miasta – Kraków, Lwów,
Wilno, Warszawa, Białystok, Łódź. Tu też tętniło bogate żydowskie życie. Na portalu Wirtualny Sztetl znajdziecie ponad 1000 zakładów przemysłowych, które należały do żydowskich rodzin. Wirtualny Sztetl to dziesiątki tysięcy zdjęć pozyskanych w Polsce i w Izraelu. Duża ich część nigdy nie była publikowana. Możemy tam zajrzeć chociażby do starej piwiarni w Otwocku. W okresie międzywojennym na ziemiach polskich było bardzo bogate żydowskie szkolnictwo. Wielka różnorodność szkół, od szkół syjonistycznych po szkoły religijne. Od tych, gdzie dzieci uczyły się języka hebrajskiego, przez te, gdzie uczyły się języka jidysz, a także uczyły się w języku polskim. Dziś na Wirtualnym Sztetlu mamy opisanych ponad 1000 szkół, 400 z samej Warszawy. Chcemy opisać wszystkie, które działały na ziemiach polskich. Dziś Polska jest krajem jednolitym kulturowo, etnicznie, ale kiedy odzyskuje niepodległość, ponad 30% jej mieszkańców albo nie czuje się Polakami, albo za Polaków nie jest uznawana. Żyje wielka społeczność żydowska i ten czas nazywany jest złotym wiekiem kultury żydowskiej. Pojawiają się takie nazwiska jak Singer, Schulz, Tuwim czy Brzechwa. I o nich znajdziecie Państwo biogramy, notatki na Wirtualnym Sztetlu. Wśród europejskich miast w dwudziestoleciu międzywojennym to Warszawa ma największą społeczność żydowską. To tu tętni bogata kultura żydowska. Nalewki, dzielnica północna, tu tętni serce tej żydowskiej społeczności. Zapraszamy Państwa i do Muzeum Polin, aby poznać, jak to wyglądało, a także zapraszamy Państwa na Wirtualny Sztetl, aby poznać szczegóły bogatego żydowskiego życia na ziemiach polskich.